Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl. A dziś zapraszam Was na spotkanie z Motorola One Vision. Śmiem zaryzykować twierdzenie, że One Vision to nawet wręcz przełomowy model dla Motorola. Po pierwsze, jest to pierwsza Motorola z procesorem od Samsunga, z Exynosem. Po drugie, jest to pierwsza Motorola z ekranem o kinowych proporcjach 21:9. No i jeszcze do tego mamy oczko w ekranie. Z tyłu też jest trochę inaczej, bo nie mamy klasycznej, okrągłej, charakterystycznej dla Motorola oprawki aparatów fotograficznych, ale taki styl już widzieliśmy, bo już były Motorola One bez tego krążka, więc to jest dalsza jakby kontynuacja serii One. No i w One Vision mamy aparat klasycznie położony w narożniku i płytkę czytnika linii papilarnych w skomponowanym logo. Bardzo fajnie to wygląda. W ogóle obudowa i stylizacja tego telefonu bardzo mi się podoba, bo z jednej strony jest taka, można powiedzieć, trochę zwyczajna. Z drugiej ten kolor jest bardzo fajnie rozmieszczony, ma ciemniejszy pas po środku, rozjaśnia się ku bokom i do tego bardzo fajnie mieni się, gdy pada na niego światło. Wtedy widać taką delikatną, naprawdę delikatną strukturkę w tym, powiedzmy, w tym lakierze, w tym tyle, którym pokryto szkło od spodu, bo z przodu tutaj z zewnątrz szkło jest gładkie. Bardzo fajnie to wygląda i no, jest całkiem trwałe. Jak na razie telefonu nie udało mi się porysować, a brudzi się, no, brudzi się, jak widzicie, tak jak każdy szklany smartfon. A dodam jeszcze, że Motorola ma w ofercie jeszcze chyba efektowniejszą wersję brązową. No nie wiem, ja sobie wybrałem niebieską, bo lubię kolor niebieski, pod kolor oczu. Natomiast ta brązowa, no też jest ciekawa, bo wyróżnia się. Nie ma telefonu w tym kolorze na rynku, zatem będzie się to na pewno rzucało w oczy. Ale nie wszystko w tej obudowie mi się podoba, bo nie podoba mi się wystająca oprawka aparatu fotograficznego. Okej, problem ten można zniwelować zakładając pokrowiec, ale zobaczcie, on odbiera sporo urody temu smartfonowi. No fakt, chroni, tak? Czyli ja wybieram albo uroda, albo praktyczność i ochrona. Wybór należy do Was. Ja wybieram telefon bez pokrowca. I mój egzemplarz wciąż wygląda całkiem dobrze, całkiem świeżo. Muszę Wam jednak powiedzieć, że zaniepokoiły mnie mikroryski pojawiające się na brzegach ekranu od odkładania telefonu na płaską powierzchnię. No u mnie już je widać. Nie wiem, jak będzie po roku, czy półtora, czy po dwóch latach. No, ten telefon, powiedzmy, użytkuję nieco ponad miesiąc i już coś tam pod światło widać. Także proponuję, jak sobie już kupicie taką Motorola, to kupcie od razu sobie jakieś szkiełko, folię ochronną, coś takiego, bo pokrowiec dostaniecie w komplecie. W komplecie dostaniecie również całkiem przyzwoite słuchawki, no i szybką ładowarkę. Kończąc opowieści o budowie, dodam jeszcze, że korpus jest naprawdę sztywny, wszystko jest ładnie, dobrze, prawidłowo zmontowane, materiały są w porządku, a ramka, która nosi cały ten telefon, która spaja dwie szklane tafle w całość, jest, słuchajcie, z tworzywa, a wygląda jak metal. Naprawdę można się nabrać i ja przyznaję, na początku się nabrałem, przez dłuższą chwilę myślałem, że to metal. A skoro już mowa o metalu, to tylko tak nadmienię, że szufladka kart, którą znajdziemy na lewym boku telefonu, jest akurat metalowa już i ma uszczelkę. A wiecie dlaczego? Bo w ogóle ten telefon ma taką lekką wodoszczelność. Nie jest to telefon wodoszczelny całkowicie, to nie jest IP68, że można sobie z telefonem skoczyć do basenu czy iść pod prysznic. Nie, to jest IP52, czyli powiedzmy, że telefon nie boi się deszczu, nie boi się takiego przypadkowego zachlapania. Myślę, że jak upadnie Wam w kałuży i go szybko wymiecie, to też się nic nie powinno stać, ale już tego nie próbujcie. Natomiast to jest taka ochrona na wszelki wypadek, a nie pełna deklarowana wodoszczelność telefonu. Niemniej na gniazdku karty, tak jak powiedziałem, uszczeleczkę znajdziecie, więc uważajcie przy montażu. A gniazdko, kurczę, no jest niestety hybrydowe. Jest hybrydowe, czyli trzeba wybierać pomiędzy używaniem dwóch kart nano SIM a rozbudową pamięci za pomocą karty microSD. No i jeszcze tak szybciutko, co gdzie jest. Na prawym boku mamy przyciski głośności i włącznika, bardzo wygodne, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Na dole USB-C i pojedynczy głośnik, który daje radę naprawdę. Natomiast na górze mamy mini jacka. Nie każdy lubi mini jacka na górze, ja akurat lubię, ale zaznaczam, jak nie lubicie, no to ten telefon niestety ma na górze. No i ekran. Ekran tu jest dosyć ważnym elementem, no bo jest takim jednym z głównych wyróżników tego modelu. Kinowe proporcje 21:9. No fajnie, fajnie się może na tym filmie oglądać, ale ja to doceniam za coś innego. Za to, że wygodnie pracować na dzielonym ekranie i w ogóle wygodnie pracować na ekranie, bo mogę sobie na przykład powiększyć klawiaturkę. Ja już jestem, wiecie, starszym panem,
No i takie pierdółki z pozoru są dla mnie istotne. Po prostu na tym ekranie komfortowo się pracuje, ale nie zawsze. O ile w słoneczne dni ekran jest dość dobrze czytelny i jeżeli chodzi o jasność maksymalną, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. O tyle, kiedy założymy w słoneczny dzień okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją i będziemy chcieli zrobić zdjęcie, czyli chwycimy telefon poziomo, to już nic na ekranie nie zobaczymy, bo no bez problemu z polaryzacją. W pionie jest ok, w poziomie nic nie widać. Bierzcie to pod uwagę, no i zdejmujcie okulary do robienia zdjęć, po prostu. A obraz na ekranie jest w sumie przyzwoity, chociaż moim zdaniem kolory, nawet po podkręceniu, bo w menu możemy to zrobić, są no takie, powiedziałbym, mało intensywne, mogłyby być bardziej żarówiaste, a są takie bardzo stonowane, bardzo delikatne. Jedni to lubią, inni nie. Wiecie, ja jestem przyzwyczajony do AMOLED-a, więc dla mnie mogłoby być trochę lepiej. No ale w sumie jest nieźle. Ekran dysponuje również trybem ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Można go sobie przyrzucić, nawet zgodnie z harmonogramem, który sami ustalimy, może to się robić automatycznie. No i poziom minimalny też jest całkiem w porządku. No i jeszcze pewnie zapytacie o tą dziurkę, czy ona przeszkadza. No w sumie jest dość duża, ma 6 mm, tak jak sobie tutaj z umiareczką zmierzyłem. No jest duża i powiem szczerze, na początku widziałem. Po jakimś czasie, wiecie, przyzwyczaiłem się do niej do tego stopnia, że przestałem zwracać na nią uwagę. Owszem, jak się tam spojrzę, to widzę, że jest otworek z aparatem, ale jak korzystam z aplikacji, coś tam sobie czytam, coś tam przeglądam, to przestaję na to zwracać uwagę i chyba wolę otworek niż notch, chociaż tam najlepiej, żeby jednego i drugiego nie było. No, niemniej, powiedzmy, ta dziurka jest i może się Wam rzucać w oczy, ale przy korzystaniu z typowych aplikacji raczej nie przeszkadza. Proponuję, idźcie sobie do sklepu, weźcie telefon w rękę, popatrzcie na niego tak przez dłuższą chwilę i zobaczycie, czy ta dziurka zniknie Wam tak w podświadomości, czy jednak cały czas będzie Was kłuła w oczy. No, musicie to wypróbować. Tak jak powiedziałem, ja wolę otworek niż notch, a najlepiej jakby w ogóle niczego nie było. No, ale to... No dobra, politycznie się zrobiło. Jedźmy dalej. O interfejsie to w zasadzie nie ma sensu się rozwodzić, bo niemalże golas, niemalże surowy Android, bo wiecie co, ten telefon należy do programu Android One, czyli producent obiecuje regularne, częste, miejmy nadzieję, aktualizacje. Na przykład mój telefon ma już poprawki z 5 maja, poprawki zabezpieczeń, także myślę, że dotrzymują słowa i to będzie faktycznie często aktualizowane. No, ale z interfejsem wiele nie zrobicie, bo jest jak jest, jest po prostu surowy. Jak chcecie coś sobie z nim zrobić, to już musicie we własnym zakresie sobie podziałać. Ale Motorola nie jest taka, że nic nie daje. Nie jest, są skąpi, bo dali swoje dodatki, które znamy z wcześniejszych modeli Motorola. Mamy tu na przykład akcję gestów Moto, czyli chociażby kultowe siekanie celem włączenia latareczki. Wygodne może się przydać, czy włączenie aparatu fotograficznego poprzez przekręcenie telefonu, jak widzieliście, też działa. No to są takie proste gesty, takie umilacze, ale jak się już przyzwyczaicie, że to macie w telefonach, bo trzeba się przyzwyczaić, to jest to naprawdę fajne. Motorola jeszcze dołożyła nawigację za pomocą jednego przycisku, czyli znikają nam trzy klawiszki wirtualne z dołu ekranu, zamiast nich jest jeden suwaczek i posługujemy się gestami. To też wymaga przyzwyczajenia, ale na dłuższą metę okazuje się całkiem wygodne. Mamy jeszcze możliwość zrobienia szybkiego zrzutu ekranu za pomocą dotyku trzema palcami. No i są jeszcze dodatki związane z wyświetlaczem. Przede wszystkim mamy opcję uważnego ekranu, czyli ekran nie wygaśnie tak długo, jak będziemy na niego patrzyli. Telefon po prostu nas podgląda i sprawdza, czy patrzymy, czy nie. Drugą rzecz stanowi system powiadomień na wygaszonym ekranie. Wygląda to mniej więcej tak. I rozświetla się wtedy, kiedy podniesiemy telefon, tudzież kiedy pomachamy nad nim ręką. Jest to proteza Always On Display, bo nie świeci się cały czas, no bo ekran nie jest AMOLEDowy, więc żarłoby prąd. No i po drugie zastępuje to niestety diodę powiadomień, której tu zabrakło. Do interfejsu ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, no bo to surowy Android, więc no, o czym tu gadać. No ale w interfejsie jeszcze jest jedna aplikacja, o której muszę wspomnieć, Dolby Audio. Mamy tam predefiniowane nastawy dla filmów, dla muzyki. Mamy też możliwość automatycznej korekcji dźwięku, jak też i własnej, tylko że do niej musimy podłączyć słuchawki. No, można się pobawić, rzeczywiście można poprawić brzmienie, a skoro już mowa o dźwięku, no to
Głośnik słuchawkowy po prostu jest dobry, robi swoją robotę i nie mam do niego poważniejszych zastrzeżeń. Głośnik zewnętrzny również, tak jak już wcześniej powiedziałem, daje radę, gra czysto, gra donośnie, no niestety jest tylko jeden. Dźwięk podawany na słuchawki jest prawidłowy, tutaj też nie ma się do czego przyczepić. No i te słuchaweczki, które znajdziemy w zestawie, jak na zestaw fabryczny, też są zupełnie przyzwoite, nie ma na co narzekać. Myślę, że na początek spokojnie można ich używać i uszu nam nie pokaleczą. No i jak już jesteśmy przy głosie, łączności i tak dalej, no to mamy klasyczny dialer, dual sim, rozwiązanie klasyczne, również wszystko standardowo przebiega, klawiatura do komunikacji tekstowej od Google'a, czyli w zasadzie wszystko w normie. Tutaj też nie ma się nad czym rozgadywać, bo tu Motorola niczego nie udziwnia. Jeżeli chodzi o trzymanie zasięgu, współpracę z akcesoriami i tak dalej, niczego niepokojącego nie zauważyłem. Wszystko działa tak, jak powinno działać. No i jeszcze zaznaczę, że jest NFC i kolejny raz przypomnę o mankamencie, jakim jest hybrydowe gniazdo na karty. No musicie wybrać albo dual SIM, albo pamięć. I jak to wszystko działa? Działa zupełnie dobrze. Telefon w sumie zgodnie z oczekiwaniami działa tak, jak powinien działać dobry średniak, nie tnie się, wszystko chodzi prawidłowo. Jeżeli chodzi o współpracę z aplikacjami, jest absolutnie bezproblemowa, nie zauważyłem niczego niepokojącego. Jeżeli chodzi o gry, no, to również da się zagrać, chociaż w dwóch czy trzech tytułach miałem komunikat o braku kompatybilności, ale podejrzewam, że to jest kwestia tego, że tu jest Exynos, a nie jakiś tam Snapdragon czy Mediatek. No ale cóż, generalnie wszystko jest prawidłowo, to nie jest mistrz wydajności, bo to jest średniak, ale i w benchmarkach, i w codziennym użytkowaniu wygląda to zupełnie dobrze. No i oczywiście adekwatnie do ceny i do klasy telefonu. Nie mam zastrzeżeń, natomiast jeszcze zaznaczę, że mamy tu szybką pamięć UFS o pojemności 128 giga, czyli na start mamy tak mniej więcej jakieś 110 giga do dyspozycji. I to jak na średniaka w tej cenie, to jest naprawdę bardzo fajne i to jest coś, co moim zdaniem należy zdecydowanie zapisać po stronie zalet. Natomiast nie wiem, czy zapisać po stronie zalet akumulator, bo jest bardzo przeciętny. Teraz normą dla średniaków są 4000 mAh. Tu mamy niestety mniej, no i ten czas pracy też jakiś szczególnie imponujący nie jest, chociaż źle również nie jest. Tu jest telefon, który jeden dzień spokojnie wytrzyma. Z wytrzymaniem dwóch dni, no to już może mieć problemy. Na szczęście dosyć szybko się ładuje, od zera do pełna w półtorej godziny tą firmową ładowarką, bo mamy, przypominam, szybką ładowarkę już w zestawie. Natomiast czas pracy na ekranie to tak w granicach 5, czasem, zależnie oczywiście od scenariusza, do 5,5 godziny dociągamy. Natomiast tak w codziennym użytkowaniu, ja użytkując ten telefon w normalny, zrównoważony sposób, dzień kończyłem z zapasem baterii rzędu 20-10%, czyli akurat powiedzmy od tej godziny 8 do godziny 23 baterii powinno Wam wystarczyć, pod warunkiem oczywiście, że nie szalejecie i nie eksploatujecie nadmiernie akumulatora. Jak czujecie, że będziecie mieli pracowity dzień, a właściwie Wasz telefon będzie miał, weźcie ze sobą ładowarkę. Słów kilka o bezpieczeństwie. Bardzo poważny temat. No i mamy czytnik linii papilarnych i mamy rozpoznawanie pysia. Jak to działa? Czytnik linii papilarnych świetny. Naprawdę, takiego czytnika nie powstydziłby się flagowiec. Działa szybko, działa pewnie. Żadnych problemów z nim nie miałem i tyle. Tak powinno być w każdym średniaku. Natomiast rozpoznawanie twarzy, no prosty system oparty o obraz przedniego aparatu. No i wiadomo, w dzień jest spoko. Im ciemniej, tym to działa wolniej. No a w nocy po prostu i tak będziecie musieli palucha przyłożyć, bo będzie Was próbowało rozpoznać, a i to nie zawsze zadziała. Na pocieszenie dodam, że nie daje się oszukiwać na śpiocha. Zdjęciem też mi się nie udało odblokować. No a na okulary reaguje różnie. Jak macie zwykłe korekcyjne, to Was rozpozna. Jak macie ciemne, słoneczne, szczególnie takie lustrzanki, no to już musicie zdjąć. Tak Wam opowiadam o tych różnych rzeczach, ale Was pewnie najbardziej ciekawi, jakie robi zdjęcia. To ja będę przekora i zaczniemy od aparatu do selfie. No cóż, aparat do selfie tym razem jakoś szczególnie mnie nie powalił. Niby ma porządną rozdzielczość, a te zdjęcia jakieś takie... No ma tendencję, słuchajcie, do prześwietlania tła. Im jaśniejsze tło, tym gorzej. Na przykład jeżeli robimy sobie zdjęcia na tle błękitu nieba, to musi być taki bardzo mocny błękit, bo jak jest taki trochę rozjaśniony słońcem, to wyjdzie biały. Słoneczne dni to w ogóle, no marnie to wychodzi, powiem szczerze.
bo jeżeli chcecie uwiecznić się na tle czegoś, to coś może być mocno prześwietlone, a i wasza twarz, szczególnie jak macie tak gładką jak moja, no to też może za mocno się prześwietlić, a upiększanie też jest trochę dyskusyjne, bo taki powiedzmy styl pupci noworodka nam robi. Niektórzy to polubią, niektórzy mnie to akurat nie do końca odpowiada, więc z aparatu do selfie nie jestem zadowolony, natomiast z tylnego już tak. Tylny aparat, słuchajcie, dumnie pręży napis 48 megapikseli, no ale wiecie, to jest ta matryca, która łączy piksele i tak naprawdę to robi zdjęcia 12-megowe. No i wystarczy, no, nie będziecie z tego drukować billboardów przecież. A zdjęcia dzienne, tak jak pewnie przypuszczacie, są po prostu dobre. No po powiększeniu jednak zauważycie, że to wzorowanie detali mogłoby być lepsze, bo powiem szczerze, ja tak tych 48 mega nie odczułem patrząc na krawędzie, ale to przy dużym powiększeniu zaznaczam. A kiedy tak oglądacie sobie na telewizorze, czy na laptopie, czy na telefonie wręcz, to po prostu uznacie, że zdjęcia są dobre w kierunku do bardzo dobrych, odnosząc do ceny telefonu. Jest też dodatkowa matryca do rozmywania tła i do robienia dodatkowych efektów. Te efekty całkiem fajnie wychodzą. To rozmywanie w zasadzie w większości przypadków też działa dobrze. Czasem się pogubi. No ale to wiecie, w każdym telefonie, w którym oprogramowanie coś robi z wycinaniem obrazu, no, może się pogubić, szczególnie jak powiedzmy portretowana osoba ma gęste postrzępione włosy, czy jakiś taki fotografujemy postrzępione krawędzie typu palma, czy tam kora drzewa. No nie zawsze to jest idealnie wycięte, ale przeważnie jest wycięte dobrze. I możemy sobie fajne portrety porobić z takim wirtualnym doświetleniem. Tych funkcji jest tam sporo. Jest też opcja animowania fragmentu zdjęcia. Jest też opcja podkreślenia na zdjęciu tylko jednego koloru. No, jest sporo rzeczy tam, nazwijmy to, do odkrycia. I co najważniejsze, jest to bardzo proste, przyjazne w użyciu, tak jak cały interfejs fotograficzny Motorola One Vision. Jest bardzo prosty, łatwo się go nauczyć i ja osobiście też doceniłem to, że jest czytelny nawet w słoneczne dni, jest przyjazny dla osób, które już powiedzmy nie najlepiej widzą, chociaż kolory tak dziwnie dobrano, bo jest czarny z żółtym, a okazuje się, że to jest bardzo fajne zestawienie do interfejsu fotograficznego. Bardzo podoba mi się też podejście Motorola do sztucznej inteligencji. Tutaj ta sztuczna inteligencja jest, rozpoznaje sceny, ale wcale nam nie narzuca, że mamy z tego skorzystać. Na dolnym pasku w dole ekranu pojawi się propozycja, czy użyć trybu na przykład jedzenie, albo wyłączycie, albo włączycie ten tryb. Jest tu też fajna opcja dla tych, którzy nie potrafią zrobić porządnego kadru, bo jest opcja inteligentnego kadrowania. I oczywiście działa to całkiem dobrze działa również panoramowanie. Jeżeli chodzi o filmowanie, to znowu mam trochę mieszane odczucia, bo z jednej strony filmom wiele zarzucić nie można. Obraz jest ostry, obraz jest wyraźny. Tylnym aparatem można nawet w 4K nagrywać, przednim i tylnym Full HD oczywiście również. No, płynność obrazu w sumie też jest ok, ale kiedy w kadr trafi coś, co się szybko porusza, to mam wrażenie, jakby autofokus się gubił. Próbuje złapać ostrość i robi to cały czas, i wtedy ten obraz tak zaczyna dziwnie skakać. Macie podlinkowane na dole przykładowe filmiki nagrywane Motorola One Vision i tam możecie zaobserwować ten efekt. Nie do końca mi się to podoba, ale kiedy obraz jest statyczny, to absolutnie filmom niczego zarzucić złego nie mogę. No, poza tym, że przedni aparat jak zwykle trochę ma manierę taką do prześwietlania, no ale widocznie tak już ma i tego nie zmienimy. Orety, byłbym zapomniał. Dobra, żartuję, wcale nie zapomniałem, zostawiłem to na koniec. Jest tutaj również tryb nocny. I powiem Wam szczerze, na początku musiałem się do niego przyzwyczaić, bo tak patrzyłem na te zdjęcia i tak, no, nie widziałem niczego szczególnego. Ale, im dłużej robiłem, tym zacząłem dostrzegać różnicę. Ten tryb nocny działa bardzo fajnie, bo nie wydobywa na siłę szczegółów z ciemnej strefy obrazu. Nie próbuje oszukiwać fizyki, ale tu, gdzie jest coś zbyt jasnego, to przyciemni. Tu, gdzie jest ciemniejsze pole kadru, to spróbuje trochę wyciągnąć, ale wcale nie za dużo. Summa summarum, dostaniemy bardzo fajne ujęcie, które nie będzie nosiło znamion takich mocno sztucznych. Nie będzie widać, że to zdjęcie zostało wygenerowane przez oprogramowanie, tylko po prostu będzie fajne, sympatyczne zdjęcie nocne. No wiadomo, w nocy nie zarejestrujemy tylu szczegółów, kolory też niekoniecznie będą takie jak w dzień. No, niemniej te zdjęcia bardzo przyjemnie się ogląda i warto z tego trybu korzystać, szczególnie w fotografii miejskiej. Zauważyłem, że naprawdę daje bardzo dobre efekty. No, ale
Czasem też warto spróbować użyć automatu, dać mu szansę, bo też w sumie nie najgorzej sobie radzi. A można też użyć trybu, słuchajcie, manualnego, bo i taki w Motorola One Vision znajdziemy. Wtedy, moi drodzy, statyw, niska czułość, długi czas naświetlania i tak dalej, bawimy się. No, warto popróbować, bo powiem szczerze, wydaje mi się, że ten aparat jak na średniaka to jest bardzo fajny i ma potencjał. Motorola One Vision dostępna jest w dwóch kolorach z pamięcią 4 plus 128 giga i kosztuje, uwaga, 1299 zł. Czy warto ją kupić? Jeżeli szukacie średniaka z ekranem panoramicznym, no to nie macie wyboru. Jeżeli jesteście fanem Motorola, to też powinniście sobie kupić ten telefon, bo to jest jedna z fajniejszych propozycji w segmencie średnim w ogóle. A jeżeli chodzi o Motorola, no to zdecydowanie wolę One Vision niż G7. Jeżeli natomiast szukacie po prostu średniaka, to za Motorola, poza jej wyglądem, który mnie osobiście bardzo przypadł do gustu, przemawia również przyzwoita wydajność, duża pamięć wewnętrzna, niezawodność, bo w zasadzie ten telefon w żaden sposób mnie nie zawiódł. Jest niezły aparat fotograficzny z dobrym trybem nocnym, jest mini jack, można pamięć rozbudowywać, choć niestety hybrydowo na zmianę z dual simem. Są wszystkie potrzebne moduły łączności, w tym również NFC. Ciężko tu się do czegoś bardziej przyczepić. Mnie osobiście najbardziej doskwiera mocno dyskusyjna jakość zdjęć z przedniego aparatu. No i równie dyskusyjny akumulator, bo w sumie ja jakichś tam poważnych powodów do narzekania nie mam, bo i tak się przyzwyczaiłem do ładowania telefonu każdej nocy. Natomiast jeżeli oczekujecie, że to będzie trzymało 2 czy 3 dni, no to niestety musicie szukać czegoś innego. Jak dla mnie całkiem dobra propozycja w tym segmencie, mocny gracz po prostu w segmencie telefonów, no właśnie mniej więcej do 1300 zł. A wiecie, smartfony jeszcze mają to do siebie, że z czasem tanieją, więc tym bardziej będzie to łakomy, atrakcyjny kąsek. I tym kończymy nasze spotkanie z Motorola One Vision. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście tradycyjnie, jak każdy youtuber, proszę o suby, proszę o łapki w górę i inne tam wsparcie. No i zapraszam naturalnie na nasze kolejne produkcje, a będzie ciekawie. Już teraz Was zapraszam. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.